Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale, a dziś będzie skrzynka narzędziowa John Deere w zamienniku oraz taka nowość, którą udało nam się w końcu zdobyć, uchwyt do tej skrzynki, też w zamienniku. Pokażemy Wam, jak to plus minus będzie wyglądać na ciągniku, także zaczynamy. Tak więc zaczynając od początku, skrzynka narzędziowa w zamienniku do John Deere'a. Niektórym jest już znana ta skrzynka, wielu klientów też pyta, co wchodzą na sklep, to o, skrzynki są, bo dojechały. No, czasami jest problem z tymi skrzynkami, dosyć długo jadą do nas i mają wzięcie. Tak więc zaczynając od tej skrzynki, to jest jak po prostu zwykła skrzynka do John Deere'a. Z mocowaniem tu, z tym stworzeniem. Mamy też mocowanie w zamienniku, wygląda jak oryginał, ale pod oryginał też pasuje ta skrzynka, także mocujecie tu. Do tego stworzeń i już całość się trzyma, nie? Tak więc tutaj mamy 6220 i tutaj jest konsola ładowacza. I do tej konsoli w wielu przypadkach właśnie w John Deere, jeśli chcecie skrzynkę zamontować, to do konsoli jest specjalne miejsce na właśnie tą skrzynkę, albo ona jest montowana tak, albo odwrotnie, to już zależnie. Ale najważniejszy jest właśnie ten czarny element, który wszedł do naszej oferty teraz, bo bez tego elementu nie zamontujecie tej skrzynki. Reszta, no to już jest Wasza inwencja twórcza, która jest tutaj, no bo myślę, że taki płaskownik, który tam gdzieś przyczepi się do ramy, czy tak jak tutaj do ładowacza, każdy sam w domu sobie zrobi. I później po prostu trzeba to do tego czarnego elementu zamontować, który właśnie jest w naszej ofercie. Pokażemy Wam za chwilę jeszcze to na innym ciągniku, jak to wygląda to mocowanie przy ramie. Więc tutaj kolejny ciągnik 6830, tu w tym modelu akurat zamontowane jest spod kabiny, ale jeszcze w niektórych modelach tutaj na placu nam się zdarzało, że mocowanie było gdzieś tutaj na ramie. W tej okolicy i tutaj przy zbiorniku po prostu była troszeczkę niżej montowana ta skrzynka. Tak więc no tak to wygląda. Cały czas staramy się wprowadzić w naszą ofertę coraz więcej nowości, coraz więcej w zamienniku i przede wszystkim w jak najlepszej jakości, żebyście byli zadowoleni z tych produktów. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało dzwońcie, numer się wyświetla tutaj. Tutaj macie kod rabatowy, a na dole pod filmem macie wszystkie linki do tych właśnie produktów. A ja z tego miejsca zapraszam Was na kolejny film. Teraz będzie serwisowy do Norberta. Także do następnego filmu. Cześć!